O kurde, jaki placek leci. O! Co to było? Ale fajne te triki. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Szkoły Rocketa z Hogatym. Dzień dobry. Dzisiaj nauczymy Hogatego bardzo trudnego zagrania, takiego jak Wave Dash. Ej, mam jedno pytanie. Czy nie, no żartowałem, mówić, że jest trudne, żartowałem, że jest trudne. Powinienem mówić obecny, czy jestem? Domyśl jak u ciebie się w szkole mówiło? Domyśl się. A nie, tak poważnie, jak u ciebie w szkole się mówiło? No, jak ktoś chciał, tak mówił. Możesz sobie, a w sumie dobra, staniesz obok mnie, nie wiem czy to będzie widać, najwyżej zaraz przejdziesz w kamerę obserwatora. Wave dash to jest generalnie coś takiego, że sobie robisz i do boku tak się jakby ślizgasz, czy tam robisz takiego flipa, czy tam na przykład do przodu. Oooo! Możesz wejść w kamerę obserwatora, to będziesz to fajnie widział. Jak ty to robisz? No zaraz się nauczysz to, tak no jak to, ten. Zrób to jeszcze raz. Jak ten dobry nauczyciel na chemii, co pokazał doświadczenie. Każdy pytał jak. A, to jest to, co ja mówiłem, tak? Że i mi powiedziałeś, że mi to pokażesz? To jest to? W sensie to nie, ty chyba miałem wrażenie, że mówiłeś o czymś innym, bo to jest akurat bardzo przydatne i fajne, ale myślałem, że mówiłeś o czymś takim bardziej, typu, że serio jedziesz tak bokiem. Nie wiem, jak to się nawet robi, bo tam to było, jest totalnie nieprzydatne, ale to jest bardzo nie, fajne nie, i przydatne. Nie, to właśnie ja mówiłem o tym, co ty robisz. Że tak odbijasz się od lewej do prawej tym bokiem. Właśnie, tak no dziwnie. No to cię zaraz nauczymy. Ale tak się nie da na klawiaturze. No właśnie, na luziku, zaraz się nauczysz. Gadasz? Nawet podstawowa wersja to jest do przodu. I co to daje? To daje ci tak, dobra. Bardzo dobre pytanie, panie Piotrze. Bo ja kompletnie nie widzę żadnej różnicy, co ci to daje, oprócz tego, że sobie to robisz po prostu. W sensie, po pierwsze, przyspiesza ci się auto. To jest tak jakbyś zrobił flipa całego. No. Ale w połowie już jesteś na ziemi, tak jakby, i możesz skręcać, możesz w pełni zmieniać auto i wiesz co, ja to w sumie najczęściej... Zmieniać tak... auto, mogę kierunek, tak? Tak, tak, dokładnie, auto też możesz zmienić, ale to w menu. Generalnie, kiedy to jest najbardziej użyteczne, w sensie najbardziej podstawowe użycie, kiedy to jest najbardziej użyteczne, to jest chyba kiedy zeskakujesz ze ścianki, to żeby zrobić coś takiego i od razu mieć przyspieszenie. W sensie niepotrzebnie to użyłem dwa razy, ale po prostu sobie zeskakujecie ze ścianki i robicie właśnie to zagranie i dzięki temu możecie mieć od razu najlepszą prędkość dostępną. To jest takie łatwe? No zaraz zobaczysz, po prostu musisz to mieć w nawyku. I generalnie, no zobacz, dzięki temu bardzo dużo boosta się przyoszczędzi, to po pierwsze. Po drugie, dużo szybciej przyspieszycie, bo możesz też jednocześnie kliknąć od razu boosta. I po trzecie, teraz sobie zdałem sprawę, że możesz nie wiedzieć. Wiesz, że jak się jedziesz maksymalną prędkością, to nie trzeba boostować. No wiem, jak nie skręcisz, tylko ja skręcam tak. I właśnie miałem o tym mówić, tak, że bo pamiętam, znam. Kiedyś miałem poradnik, bo kiedyś miałem właśnie poradnik taki dla niby świeżych graczy, wtedy jak wyszło free to play i się okazało, że bardzo dużo ludzi nie wie o tym, że jak się jedzie maksymalną prędkością, tak, się skręca. I powiem ci, że ja ten poradnik chyba widziałem u ciebie właśnie i tak pomyślałem, ty, nie wiem o tym. Nie wiedziałem o tym. No a później... to tak, ja też się o tym później dowiedziałem. Ale wiesz co, ale później się dowiedziałem, że używałem tego, tylko nie wiedziałem o tym, że to tak działa. Nie? No. To tak podświadomie jakby się używało czegoś takiego, że był ten boost. I to zazwyczaj jest tak, że po prostu trzeba się jeszcze nauczyć szanować mocno boosta. W sensie jeszcze najlepiej jak jeździsz, ale to potem może w kolejnej lekcji, to żebyś zbierał te wszystkie dwunastki, bo zobacz, nawet jak używam non-stop, jakbym marnował go, to w momencie jak przez to przejeżdżam, to mi dostarcza, no widzisz ile. Ale koks, o kurczę. Dobra. Oczywiście, jeżeli w trakcie meczu nikt nie zbiera tych dwunastek i to znaczy na niższych rangach raczej mało kto je zbiera, poza tym zawsze jak jesteś przypadkowo tam... w sensie mogą zebrać. Tak, ale to wiesz, zbieram jedną, dwie, zwykle poniżej Grand Championa ludzi na to się łaszą. Ale tak fajnie szybko to robisz, w ogóle fajnie to wygląda, powiem ci. No pewnie satysfakcjonujące, jeszcze wiesz, tak. W trakcie gry najlepiej jak po prostu patrzysz na piłkę i mniej więcej na pamięć to zbierasz, ale to już trzeba nawyk mieć. No właśnie, to jest najgorsze, bo kolejna rzecz, z którą będę musiał pewnie walczyć, to nawyk trzymania kamery na piłce. W sensie nie, tu bez problemu możesz sobie na chwilę przełączyć, zobaczyć gdzie to jest i patrzysz z powrotem, wiesz, jeden do przodu no, zapamiętasz, no tak, no taki nawyk właśnie mocno zmiany tej kamery, ale dobra, to co z tym wave dashem całym? Dobra, tak, to tak jak powiedziałem, wejdę w kamerę obserwatora i będziesz ty to robił, ja cię tego nauczę, okay. Ale generalnie to tak jak mówię, najbardziej użyteczne to jest chyba po prostu jak zeskakujesz ze ściany, żeby szybciej się rozpędzić, po prostu żeby przyspieszyć, to jest coś, co ci daje przewagę szybkościową nad przeciwnikiem, dobra, dąż do drużyny. Czyli to się nie przydaje? Do tego na przykład, do kick-offów czy coś? To znaczy tak, przy zaawansowanych kick-offach wiele osób właśnie to używa, ale to może
Czekaj, pokażę ci mniej więcej zaraz, bo jak zapytałeś, to może od razu powiem, żeby nie ukrywać. I ludzie na wyższych rangach, jak robią kick-off, zwłaszcza na rankedach 1v1, to się zderzają tutaj przy piłce, co nie? Mm-hmm. I część ludzi po prostu używa jednego podskoku, żeby potem zaraz mógł móc przyspieszyć szybciej od przeciwnika i dzięki temu szybciej na przykład dopadną do piłki, mm-hmm. albo do boosta, właśnie dzięki wave dashowi. Bo wiesz, na jedynkach zawsze już potem każdy ma bardzo dobre wznowienia, po prostu uderzają w piłę. I drugim jumpem od razu robią tak, że robią właśnie wave dasha i dzięki temu mogą zabrać przeciwnikowi boosta albo piłkę. I to jest naprawdę bardzo skuteczne, ale zarazem bardzo trudne, więc na tym się nie będziemy zupełnie skupiali. Jasne. Dobra, to ja wejdę w obserwowanie siebie. To ile mi, to jest jakikolwiek boost potrzebny do tego, czy nie? Wiesz co, jak masz boosta, to możesz trochę do tego dołożyć, to jeszcze tak jakby wzmocni efekt, ale to właśnie jest używane po to, żeby przeoszczędzić boosta albo no się właśnie, rozpędzić właśnie bez boosta. No właśnie, bo ty tak jeździłeś cały czas szybko i nie potrzebowałeś, wiesz, odpalić, bo tu trochę trzeba odpalić, żeby mieć w ogóle tę szybką jazdę, tak, ale nie? Właśnie rozpędź się tak trochę i zrób po prostu... O, czekaj, bo teraz jeździsz tak najszybciej, jak się da. Ale jedź tak trochę mniej niż najszybciej i zrób flipa do przodu. Po prostu. Takiego podwójnego jumpa. Dobra. I zrób jeszcze raz. Tak zrób od razu z dwa razy. O, i teraz na przykład bez użycia boosta już widziałeś, że byłeś rozpędzony tak jakby. Tak, 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 to o, to i tak, zobacz, to jest. I wave dashy właśnie są po to, żeby nie wykonując tego całego podskoku się rozpędzić szybciej. Raz, że trochę szybciej się rozpędzisz, bo szybciej będziesz na ziemi, a dwa, że możesz skręcać, to jest chyba największa przewaga. No i trzy, to jasne. Się głównie używa, jak zeskakujesz ze ściany. Dobra, to teraz jak to robić? Na sam start do tego podstawowego przydadzą ci się chyba trzy klawisze po prostu, czyli W, S i podskok. Czyli W, S i po... S? No, czyli przód, tył i no tak. Podskok, nie? O kurde, ale to czekaj, bo ja muszę zwoje myślowe przestawić w tym momencie, że jednocześnie no będę musiał kliknąć tył i przód. Nie jednocześnie, po kolei. To najpierw jak? Podskakujesz... Czekaj sobie, wejdę aż na auto, podskakujesz klikając przez chwilę S. Jak masz tak troszeczkę podniesiony przed auta, to już przestajesz to klikać i tyle. I wtedy... Dobra, już wejdę... Nic nie zrozumiałem kompletnie. Dobra. Ale okej, ważne, że ogarnąłem sobie, jak to się na klawie dokładnie robi. Przede wszystkim podskok sobie trzymając wsteczny. O, i widzisz? I coś takiego. Dobra, idealnie. Teraz zrobiłeś na idealną wysokość. I w momencie, jak będziesz spadał na ziemię już... No. W momencie, jak te tylne koła będą dotykały ziemi, klikasz jeszcze raz podskok i wtedy klikasz W. Tak jakby do przodu po prostu. O! Zrobiłeś! Dawaj. Zrobiłeś, no? Widzisz? To jest taki najbardziej prosty, bo to jest po prostu w linii prostej, więc na boki nie możesz się wywalić. Tak, teraz trochę za wcześnie kliknąłeś. Tak. Już ten. Już wcześniej. Ale to zadziałało. Czekaj, to jak ja to nacisnę, to już to mam zrobione? To tak, już to tak, działa? Tak, no. A to jest ważne, jak ja wysoko podniosę. Wiesz co, lepiej jak najkrócej klikaj podskok, ja, żeby jak najniżej się chyba jakoś szybciej. No, bo jesteś strasznie mało rozpędzany. Jak będziesz jechał, rozpędź się trochę bardziej, tak na maksa w ogóle tak bez tego. Nie, w sensie nie tak na maksa, po prostu samym gazem i teraz spróbuj to zrobić zaraz, jak będziesz na prostej. Tak wolno strasznie. Nie, no trochę cię rozpędziło właśnie, tyle samo co cały flip. Jak zrobisz to dwa razy, no ta. No teraz tylko musisz za bardzo, to robić jak najbardziej efektywnie. I spróbuj od razu po zaskoczeniu zrobić to jeszcze raz. W sensie od razu podskakujesz i ten o sam Jezu, manewr, czekaj, dwa razy to, z rzędu to zrobić. Muszę właśnie... Nie, bo to muszę od razu z W na S przenieść palec jakby, czyli zwalniam trochę. Nie, najpierw podskok i dopiero jak jesteś w powietrzu to sobie klikaj S. Żeby nie zwalniać właśnie. Czekaj. Jedziesz po prostej i tak wiesz, ułamek sekundy sobie zatrzymaj, czy tam ile czasu potrzebujesz przed tym. Że klikasz podskok i dopiero jak już jesteś w powietrzu, żebyś na ziemi nie hamował. Powiem ci, że to może być trudniejsze niż myślałem na tym. Nie widzę żadnego przyspieszenia, po jednym musiałbym te dwa zrobić z rzędu, a... W sensie jeden już ci daje przyspieszenie, tylko tak bardzo tego nie zauważysz, bo no, to nie jest to takie maksymalna no prędkość. Tak. O, czekaj, teraz zrobiłeś dobrą prędkość, byś miał. Dobrą prędkość byś miał, ale... Też mi się tak wydało. Ten, bo już widziałem ślad spod opon. O, i teraz git. Widziałeś? Ale stary, ja kompletnie nie widzę, żebym ja był to w stanie szybko odpalić w meczu. W ogóle. Ale nie, to w sensie teraz robimy abstrakcyjną sytuację, bo zawsze będziesz miał trochę boosta. Po prostu chciałem ci ten, żebyś miał nawyk, że będziesz w stanie to zrobić dwa razy z rzędu. Bo normalnie to wystarczy, że tak, użyjesz sobie trochę boosta, żeby się trochę minimalnie rozpędzić. Tak, nie wiem, z 10-15 boosta zużyjesz. Czekaj, w ogóle włączysz, bym widział. I wtedy robisz właśnie wave dasha na przykład. W ogóle w trakcie
trakcie jazdy, no i wtedy już nie musisz nic klikać. Dopiero jak skręcasz to minimalnie boosta, też najlepiej zbierając. Ale dobra, to teraz to taka nawet ważniejsza rzecz. Jak zrobić, że na przykład zeskakując ze ściany będziesz w stanie właśnie wykonać te zagrania? No, ale to patrz, ale już to, tak, no tak powoli już zaczynam. Już teraz ci praktycznie za każdym razem to wychodzi z tego, co tutaj widzę. I za każdym razem, nie, dobra, nie, powiedziałem. Nie za każdym, ale... Ale bardzo ale często. Muszę sobie to... Ale za każdym razem praktycznie wchodziłeś już w tą największą prędkość po wykonaniu tego zagrania. O, tak jak teraz. I dzięki temu bez wykonania całego flipa masz pełną prędkość. Dobra, gituwa. O, to, czyli... to spoko, tylko się, no mówię, no trzeba no tak, to jest kwestia porobić. Przyzwyczajenia, no. Trudniejsza sprawa z tym czymś. Myślę, że jednej części nawet, nie wiem, może ci ciekawostkowo powiem, bo to jest w sumie, no, nie takie turbo potrzebne. Jak klikniesz lewy shift w trakcie podskoku i klikniesz A, to zobaczysz, co się stanie. Tak jakbyś klikał Q albo E, co nie? No a to wiem, a to wiedziałem, tylko zazwyczaj trudniej mi było w głowie to przerobić z tym shiftem. Tak, po prostu, tak. Jedyna jest różnica taka, że pod shiftem masz też od razu ten klawisz driftu. Tak, tak. Co jest właśnie bardzo potrzebne, jeżeli to robisz nie w linii prostej wave dasha. No i dlatego wiesz, no, że muszę nacisnąć tego shifta jednocześnie, a ten to już mi łatwiej QE po prostu nacisnąć. I szybciej na ręce, nie? Czyli czekaj, bo to dobrze byłoby się nauczyć tego, jak rozumiem, żeby zeskoczyć ze ściany, tak? W sensie, można teoretycznie zewnętrznym oprogramowaniem, chyba robiąc makro, zbindować też drift, na przykład, żebyś miał zarówno pod Q, zarówno pod E i zarówno pod shiftem. Załóżmy, że tego nie robimy i do tego właśnie się ci przyda shift. Ja też to cały czas robię, prawdę mówiąc, z tym takim, tak jakby shiftem, tylko że na padzie. Sobie spróbuj, tak minimalnie, w trakcie lotu, jak jesteś w powietrzu, kliknąć shift i A, tak na chwilę, tak samo jak wcześniej klikałeś S i W, tak samo teraz będziesz chciał, trzymając shift, kliknąć A i D. No, czyli mam po prostu teraz, moim zadaniem jest zeskoczyć używając shifta. O, czekaj, teraz w ogóle na chwilę ten, spojrzałem za okno, to patrzę, że ty już umiesz robić ze ścianki. Dobra, to zrób wave dasha po prostu zeskakując tak, tylko wiesz, troszeczkę musisz mieć... Muszę w ogóle mieć kamerę wtedy, wyżej. Powiem ci, kamerę to jest przed siebie. Tak, to jest kwestia przyzwyczajenia się, nie potrzebuję, nie będziesz potrzebował. No. Nie mogę mieć tej kamery. No. Ale widzisz, już to praktycznie, no zaraz ci to wyjdzie, bo widzę, że jesteś bardzo blisko. Ale zeskakując właśnie, musisz się tak obrócić. Muszę pamiętać, no? Który A czy D kliknąć, jak ze ścianki zeskakuje. No tak, ale to jest kwestia... To się może łatwiejsze wydawać, ale... To po chwili, to w sensie to jest kwestia nawyku. Jak się tego nauczysz, to będziesz robił bez myślenia o tym. Tak, teraz tak, po tak. prostu musisz się tego nauczyć, więc to jest najtrudniejszy moment. To prawda. Jeszcze pamiętaj, że masz chyba, z tego co pamiętam, jakoś 1,5 sekundy na wykonanie drugiego podskoku, jak zeskakujesz ze ściany. Tak, żeby w miarę ja muszę o tym shifcie w ogóle pamiętać, bo powiem ci, że no, o tym shifcie zapominam. Właśnie, no bo przecież ja muszę drugi skok użyć, nie? Do tego. Tak, tak, tak. Jak jesteś ten, to tak samo jak w tym pierwszym. Wtedy klikałeś drugi skok razem z W jednocześnie, żeby tak jakby zrobić. I tutaj w sobie pod koniec też chyba klikasz drugi skok razem z W, jak jesteś równo. O! Jaki zrobiłeś teraz zaawansowany przypadkiem chyba? To zrobiłem. Ten taki... Nawet do boku. Boku zrobiłeś, no do boku i to jeszcze z driftem, jak zaleciał. Zaawansowane triki robię, a prostych nie potrafię. Właśnie powiem ci, że jak teraz na przykład skoku już nie mogłem użyć przed chwilą. Ale się zdrętwiał? Nie, bo za nie dużo mogę czasu. Skoku. Bo musisz właśnie, chyba, no. musisz właśnie bardziej pionowo w ziemię, to znaczy nie pionowo, ale szybciej w ziemię, bo masz chyba 1,5 sekundy, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, na wykonanie drugiego podskoku, żebyś nie zużył. Kiedyś też będzie odcinek, w sumie muszę to zrobić, bo wiele ludzi nie wie, jak działa drugi podskok, ile się ma na niego czasu, jak zrobić, żeby on był nielimitowany, jak się go resetować. Widziałeś to? Tak, widziałem. Tylko shifta cały czas, ja mam problem taki, że shifta cały czas trzymam już. A to możesz, w sensie to jak już wylądujesz, to dopiero sobie przypominaj, żeby puścić i tyle. Kurde, to jest trudniejsze już, powiem ci, ze ścianki. No, wiem, no to jest trochę trudniejsze, ale dasz radę. O, idealnie praktycznie. Teraz to, było. Jeszcze skręciłeś, no. Ale to już jest git. To już jest, widzę, że zaraz będziesz umiał. Nie, no. Najgorsze właśnie dla mnie jest, powiem ci na razie, że zapamiętać jeszcze tego shifta cały czas na ściance w ogóle. To znaczy na ściance nie musisz trzymać, dopiero jak zaskoczysz, no, nie? No, no. O, już teraz... lepiej, powiem ci, lepiej jak na ściance trzymam już z tego, w sensie od razu shifta. Teoretycznie, bo... jak to robisz tak na równo, to mógłbyś nawet Q i E tymi takimi twoimi obrotami to robić. Po prostu, żeby się naprostować autem i wtedy robisz już takiego zwykłego wave dasha jak z ziemi.
Ale tak dużo... Zdążyłem całego tego zrobić jeszcze teraz. Też musisz pamiętać, że jak zeskakujesz ze ścianki, to żeby zeskakiwać w kierunku ziemi trochę, a nie tak, że do góry lecisz, bo wtedy nie zdążysz spaść na ziemię. No właśnie, i to tak, taki mam też problem na razie, że nie mogę tego wyczuć. Powiem ci, że muszę to chyba rozłożyć sobie na dwie części. Właśnie tak teraz pomyślałem, że możesz na początku po prostu zeskakiwać odpowiednio, a potem będziesz dokładał tą drugą część. Tak, też myślę, że najpierw odpowiednio sobie zeskoczyć, a później dołożyć ten, bo ja muszę najpierw w ogóle myśleć o tym, teraz żeby spać. Ale to teraz o tym myślisz, co nie? Tak. No teraz mam łatwiej, no bo myślę sobie tylko o tym zeskoku. Powiem ci tak, jak jadę tu po ścianie, to ja trzymam W, A, Shift Shifta i ciężko mi jeszcze trzymać, S nacisnąć na chwilę, no bo muszę wziąć klawisz z W. Jakby palec z W muszę wziąć na S-kę. Czekaj, aż sobie dołączę i z klawy to zrobię. Czyli będę musiał jakby na sekundę się zatrzymać i znowu przenieść palec w ogóle na W w takim razie. No tak, potem wiesz, będziesz. Jak o tym nie myślałem, to było łatwiej. A to jest tak często, no, że dopóki się o czymś nie myśli, to jest łatwiej. No i muszę też Shifta ściągnąć. A to już na koniec, to już będzie taki, wiesz, dotyk finalny, czy jak to się mówi. Kto ci zrobił dotyk finalny? Nie wiem. Ale po prostu klikasz Shift A, tak samo przez sekundkę, tak samo jak klikałeś wcześniej S. I potem następnie Shift to nie puszczasz i klikasz D i podskok. Spróbuj sobie to zrobić. Tylko tak wiesz, żeby tylko tak trochę się obrócić, tak jak wtedy do tyłu. Czekaj, nie zrozumiałem kompletnie nic, co do mnie mówiłeś. Dobra, czekaj, wyjdź spektatory, a zmienię drużynę. W tym momencie. Powiem ci, że się tak skupiłem, że sobie pojeździć, że... Ludzie, widziałem. Chodzi mi o to, żeby zrobić po prostu coś takiego. Taki podskok. A, będę chciał, żebyś finalnie zrobił coś chodzi. Takiego, no? Okej. Dobra, żebyś finalnie zrobił... Tak. To na początku w boczek. Czyli, że tak chcę robić. No i wtedy klikasz skok i tak jakby w drugą stronę. Zamiast A klikasz D przy lądowaniu. O, idealnie teraz było. No, to jest takie w zasadzie... No na ten moment to będzie dużo mniej użyteczne, ale chciałem ci pokazać, ale żebyś fajne już też, wiedział. No to jest satysfakcjonujące chyba tak, bardziej. Tak. Jest taki fajny vibik po prostu, no, tak ja powiem ci. To jest satysfakcjonujące, jak tak sobie zrobisz. Nawet nie musisz tak bardzo brać ciało, to bo znowu masz ten sam motyw, co wcześniej z tyłem, że tak mega do tyłu dawałeś. W sensie teraz mega na bok. To wystarczy delikatnie i wtedy wyczuć, żeby przy lądowaniu właśnie to dobrze czasowo zrobić, tak jak teraz dokładnie. O, lituwa. Dobra, to teraz myślę, że jak już to w sumie ogarniasz, to powrót na ściankę, żebyś ze ścianki, bo to jest w sumie takie najbardziej użyteczne w trakcie meczu chyba. Bez myślenia. Gadaj ze mną i rób to. Musisz zacząć temat w takim razie. Jak tam pogoda, ładna? Nie, no to jest... Edek, to jest najgorszy temat, jaki możesz zacząć, szczerze powiedziawszy. Jest jeden gorszy! Mówisz, że jest jeden gorszy. Temat bana na Twitchu przez Edka. Nie, miałem coś innego. Gorszy pod YouTube'a jeszcze. Jaki jest gorszy temat pod YouTube'a? Tak, kurde, politykę zacząć. A dzisiaj zacząłem taki temat z moją mamą, także... Także już masz doświadczenie. Tak, był taki temacik już dzisiaj zrobiony akuratnie. Dobra, to teraz poopowiadaj sobie, nie wiem o czym, o tym jak sobie w Pokémony pykasz i dawaj to. Może ja posłucham prędzej jak ty opowiadasz o czymś. To ja opowiadam o tym. A ja sobie będę tym... robił na spokojnie wtedy. Dobra, widzowie, o czym opowiadamy? Może coś przeczytam HGTM-u. Pandy azjatyckie. Nie, dobra. Dobra, po prostu będę się na ciebie gapił, będziesz miał dziwne uczucie. O, zdał rady, co działało, trzeba się gapić. Już mam dziwne uczucie, jak słyszę, że się gapisz. To teraz tylko pamiętaj, żeby w dół zeskakiwać jeszcze. Czekaj, może znowu wejść w spektatora, to będziesz widział, o co mi chodzi dokładnie. Bo ty robisz coś takiego, widzisz mnie już? Widzę cię. Że ty przed zeskokiem jesteś ustawiony tak jakby w stronę sufitu trochę bardziej. Przez to zeskakując... Bo już shifty mam naciśnięty. Przez to zeskakując... Masz dużo mniej czasu, a to chodzi o to, że nawet tak... No a dobra, teraz na klawiaturze robisz, jak rozumiem? Tak. Bo na padzie się trochę, jednak wydaje mi się, że inaczej się troszkę jeździ na tym padzie, jeżeli chodzi o gałkę. Tak wszystko jest smooth bardziej na tym padzie, mam wrażenie. Ty masz, zacznijmy od tego, że masz padę i go tak bardzo hejtujesz. No, ale generalnie nie chodzi mi o to, żebyś na pewno jak jedziesz tak po boku... Przed wyskokiem nie skręcał do góry, bo wtedy dużo dłużej spadasz i właśnie tak jak teraz zobaczyłeś, nawet nie starczyło czasu, żeby poskoczyć, bo to już za dużo czasu. Nie widzę różnicy, szczerze powiedziawszy. Jedziesz. No patrz, chodzi mi o to, że patrz na moje auto. Jak ty się zatrzymujesz na ścianie w ogóle? Nie trzymam driftu. Bo ty trzymasz shift za wcześnie. Nie widziałeś, że można tak jechać? O, okej. Ciekawa opcja w sumie. Wracając, to ty po prostu zobacz sobie...
mój stosunek do tego napisu tutaj, do tego 007 i tak dalej, Rocket League, co nie? Teraz jadę tak jakby w linii z tym. No ja rozumiem i ja tak samo rozumiem, że na klawiaturze będzie ciężko prosto jechać po prostu. Nie, no po prostu trzymasz gaz i tyle. I ten, ja nawet mam chyba trochę gałkę przekrzywioną, bo mi skręca. Czekaj, zrobię to na klawie. No zobacz, masz trochę przekrzywioną gałkę, to prawda. No, tu jadę dużo prościej. Tak, to mi... No nie, no też trochę skręcę do prawej. Chyba, że mi gałkę zczytuje, nie wiem jak to działa. To czy to przez to, że mam gałkę jeszcze pada podłączonego? Dobra, ale mniejsza. Generalnie najważniejsze jest to, żebyś jechał tak jakby maksymalnie równolegle do tej linii tutaj. A nie bardziej w stronę sufitu, bo wtedy nie zdążysz spaść. A chcesz jeszcze, żeby mieć możliwość użycia podskoku. I wtedy na luziku to robisz w sumie. No kurde, to trzeba poćwiczyć. No tak, się, tak, tak, tak. Ale ważne, żebyś to z mechanikę ogarnął. W sensie już widzę, że to masz w miarę ogarnięte. Nie, ale powiem ci, że mi będzie ciężko jechać prosto. A ty sobie czekaj, to zacznijmy od tego, żebyś jechał prosto. Nie klikaj, teraz, nie klikaj nic więcej, wiem, ale skup się po prostu i zobacz. Nic się nie ześlizgujesz, nic się nie dzieje. Po prostu no właśnie, muszę po prostu nic nie klikać i będzie łatwiej. Six and a half hours later. Mogę zrobić taki w ogóle jakby do tyłu, ale... O, coś takiego właśnie. Coś takiego! Wyglądało dobra, na suficie. Jezu, jaki super ściemy nauczyciel, Boże! O, dobra, wiesz co, wjedź sobie na sufit i nie używaj ze skoku. Spadnij z sufitu, pokażemy ci kolejną rzecz, kiedy też wave dash się może przydać w sumie. Teraz dzięki temu, że przypadkowo to zrobiłeś, to sobie zdałem sprawę. Jak spadasz, to możesz właśnie spadając od razu, bo masz flipa cały czas. Nie ma limitu czasu na zużycie tego podskoku. I możesz na przykład dopiero przy starcie z ziemią, tylko nie możesz zeskakiwać. Jak? Czekaj, bo ja nie rozumiem, czekaj, wave dash. Na ziemi dopiero, jak będziesz, to musisz tylko przód trochę pochylić. Nie zeskakuj z sufitu, sam się odlepisz. Okay, grawitacja cię ściągnie. Dobra, grawitacja, niech mnie ściągnie grawitacja, okej. Okay. No, i teraz obracasz się, o kurde, jaki placek leci. O! Co to było? nie wiedziałem, co mam zrobić, co chcesz ode mnie, czego ode mnie wymagasz, nie wiedziałem. Jak spadasz, po prostu jak jesteś do góry nogami ze sufitu, to kliknij na chwilę Q, albo E. O, już jesteś dobrze, i teraz tak? I wiesz, że tego zrobię. Dobra. Ja słyszę. Wave dash mi się myli jeszcze. Luzik, nie ma problemu. O, ale widzisz, już wiesz o co chodzi przynajmniej. To po prostu timingować i będziesz. I zawsze... Nie, ale fajne te triki, powiem ci. No są satysfakcjonujące, no to na pewno. Zwłaszcza, że dzięki temu, że masz już podstawę w gierce, że już sporo grałeś, to dużo łatwiej ci się to uczy teraz, niż jakby ktoś odpalający grę to robił. O, widzę, że tutaj show-offik. No, to jest mniej ważne. Kto robisz to takie podstawowe, to git. Ale musisz generalnie się z lewym shiftem oswoić. Tak, to nie tylko z lewym shiftem. No tak, ale tak, myślę, że to jest jedno z takich... Ojeju! Nie no, jaki szołowik, to będzie chyba do intra taka seria wszystkiego. Naprawdę, ludzie pomyślą, że tutaj... Ty nacisnąłem teraz. No nie, taka serijka, że naprawdę do intra będzie. Nie no, Hogaty, imponujesz. No nie wiem, ty nie możesz streama odpalać, bo ludzie się będą wyzywali od bycia tryhardem. Tak będzie zaraz. Teraz się od spoceńca będą wyzywali na streamach. Nie no, chłopie, coś ty robisz. O, idealnie. Dobra, wiesz co, ja dołączę? Z tego co widzę, to już się w sumie nauczyłeś. To trochę było trudniejsze, no, to jest dużo trudniejsze. Jeżeli macie poniżej diamenta, że tak powiem, to się możecie na razie odpuścić w dasze. Diament to tak, powyżej diamenta może się uczyć, albo przynajmniej jak macie diamenta. Powiem ci, ja nie widziałem takich rzeczy na diamencie, że ludzie robią. Rzadko takie rzeczy ludzie robią w ogóle. Ale... Tak... Wiesz, rzadko robią z jednej strony, a z drugiej strony potem ktoś ma golda i się tego uczy. Więc to jest takie marnowanie czasu, bo za mało podstawy jeszcze zna, za mało podstawy ogarnia, żeby marnować czas na coś takiego, bo to potem będzie dla niego mega trudne do nauczenia się. Wiesz, ty to zrobiłeś w miarę bez problemu, a i tak to zajęło 30 minut, mimo że masz doświadczenie w grze. No. Dlatego jak ktoś ma golda, to niech na razie się po prostu skupi na tych podstawowych rzeczach, niech powróci najlepiej do pierwszego odcinka, gdzieś był Half-Flip i Half-Flipa. Tak, a później ludzie na goldzie piszą o tym. No. Jak oni robią jakieś triki, że na ich rangach ludzie robią... Stary, tyle opowieści zresztą, ja no zawsze tak, daję wiesz, twój przykład, tak. Że jak grałeś tę drogę do Grand Championa, nie? To przecież ile razy ludzie tam pisali, czy tobie, czy tak samo mi właśnie, że ej, na goldzie przecież u mnie już robią half-flipy, robią ale u wiesz, mnie takie rzeczy, jest takie taka zasada, rzeczy, takie. Jak oni ty pewnie nie tego do końca dobrze, wiesz, po prostu nie robią. Ale to jest też taka zasada, że jak ty do końca nie wiesz, jak to zrobić, to jak widzisz, jak ktoś to inny robi, to też przymykasz na to oko. Nie
nie wiesz, że ktoś to robi źle nawet, bo sobie nie zdajesz sprawy. Więc to jest na tej zasadzie. Dlatego tak jak mówię, jak ktoś ma poniżej diamenta, to niech po prostu sobie zapisze do obejrzenia później ten film. Jak wbije diamenta, albo na przykład wyższą platynę, jak ktoś się czuje pewnie, dopiero wtedy to zacznie robić, żeby po prostu nie marnować swojego czasu. A ja już co, no to zobacz, no Hogaty, jak teraz patrzyłem, się zagadał, to w ogóle już lepiej szło. Jak tak patrzyłem, po prostu jeżdżąc sobie. No teraz jak powiedziałem, to... Tak, a ty jak zwykle, jak coś powiesz i... Nie, tak się nie mówi, nie mówi się tak. No dobra, to, ale wiecie, tak tylko widzom podkreśliłem, żeby mieli tutaj w świadomości. No i co, ja tutaj dziękuję za drugą lekcję. I to by było na dzisiaj. A, jeszcze co? Co ja bym dziękuję nie powiedział za drugą lekcję, panie nauczycielu. A, luzik, luzik, arbuzik. Teraz tylko korzystać z tego, no, jak najczęściej. No, na streamkach, jak już będę miał jak, to będę ci wbijał. Nie, to się wytnie, bo te filmiki będzie jakieś, nie będę miał pana. O, 3 z rzędu wyszły teraz po ze ścianki. No to idealnie, tak zwany hat. Trick. Dobra, ale wracając, zapraszam oczywiście do kanału Hogatego, które macie w opisie, Twitch, YouTube i to chyba tyle. Ja już nie będę przedłużał, możecie zostawić suba, lajka, elo. Dziękuję. Ja nie wiem jak to jest, ale czasami faktycznie nawet jak nie grasz, tylko masz już coś w głowie, to ci się to jakoś poukłada. I potem dużo łatwiej ci jest, jak wbijesz kolejny raz, bo widzisz, ostatnio miałeś z tym potężny problem. A teraz ci to wychodzi praktycznie za każdym razem. Aż klipnę to.